Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy obowiązek do zgłaszania do ZUS umów o dzieło, a ZUS ma obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów. Po zawarciu takiej umowy informuje się ZUS, wypełnia wniosek, można go przesłać drogą elektroniczną za pomocą platformy usług elektronicznych. Co istotne, do tej pory umowy o dzieło nigdzie nie były rejestrowane. Nie ma ich w rejestrach urzędów skarbowych, natomiast w GUS jest ogólna informacja, że prawie 1 milion 200 tysięcy osób wykonuje czy utrzymuje się wyłącznie z umów cywilnoprawnych, to jest zleceń umów o dzieło. Od 1 stycznia 2021 roku trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD, czyli zgłoszenie umowy o dzieło, taką umowę. Składa się go w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Tak jak wspominałem, można go przekazać elektronicznie. Te przepisy, to jest ciekawe, interesujące, wprowadziły tarcze antykryzysowe. Jaki jest cel? No według ZUS ma być to cel statystyczny i analityczny, a także ma to służyć rozwojowi czy też badaniu kierunków rozwoju przedsiębiorczości. A także, tak jak wspomina ZUS, takie rozwiązanie ułatwi weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych. No i jakie informacje zawiera takie zgłoszenie? Strony, oznaczenie stron, datę zawarcia, datę rozpoczęcia, zakończenia umowy, a także, co bardzo istotne, przedmiot. Kogo dotyczy? Wszyscy płatnicy składek i osoby fizyczne. Nie dotyczy to tylko umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanym na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, jak również zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług. I co jest istotne, ten obowiązek nie obejmuje podmiotów czy jednostek organizacyjnych, na przykład stowarzyszeń, fundacji, spółek, które nie są płatnikami składek. To jest, nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nikogo nie zgłaszają w tym siebie do ubezpieczeń społecznych. No i tu pojawiają się obawy i wątpliwości. Jaki jest rzeczywisty cel tych zgłoszeń? No, podnosi się, że kontrola, bo jeżeli ZUS zbiera informacje nie tylko o stronach czy też okresie obowiązywania umowy, ale też o przedmiocie, to w tej ewidencji może weryfikować, czy ta umowa o dzieło rzeczywiście jest umową o dzieło, a w trakcie kontroli podważać charakter jej umowy, na przykład wskazywać, że to jest umowa zlecenia, od której musimy odprowadzić składki. Co ciekawe, w czasie kontroli ZUS też będzie mógł żądać okazania wszystkich umów zawartych z taką osobą. I może też tą kontrolę rozwijać również na te umowy z lat przeszłych i tam też kwestionować charakter takiej umowy, wydając decyzję o obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne i to z odsetkami. Oczywiście pracodawca, płatnik składek może się odwołać do sądu ubezpieczeń społecznych, ale dopiero po wyroku sądu ewentualnie udowodni swoje racje. Co jest istotne, podnosi się również problem kwalifikacji danej umowy i to też czasami prawnicy mają z tym różne wątpliwości i problemy, jaki charakter ma dana umowa, czy zlecenia, czy umowy o dzieło. No i są błędy w ustawie, które się tutaj wskazuje. No bo jeżeli przedsiębiorca założy spółkę, w której nikt nie będzie podlegał obowiązkowi zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i będą w niej tylko umowy dzieła, to ta spółka nie będzie płatnikiem składek w rozumieniu przepisów i tym samym nie będzie musiała zgłaszać umów o dzieło do ZUS. Więc jest luka w przepisach. No ten przepis, też jego powód wprowadzenia w tarczach antykryzysowych, no, budzi uzasadnione wątpliwości. No bo nie służy on jakiejś pomocy czy wsparciu dla przedsiębiorców, tylko może w przyszłości być skutecznym narzędziem podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I na pewno ten przepis będzie budził wiele kontrowersji przedsiębiorców. No, niektórzy przyznają czy wskazują, że taką prawdziwą może przyczyną wprowadzenia tego jest w przyszłości dążenie do składkowania tych umów na równi z umowami zlecenia.